Dzień dobry kochani, siemanko, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Kawa w dłoń albo herbata w dłoń, albo jakiś inny napój, jeżeli macie ochotę, to pewnie znowu będzie kolejny długi odcinek z projektem Lady. Myślałam, tak jak Wam opowiadałam, że troszeczkę inaczej będą wyglądały te odcinki na moim kanale. Zmieniła mi się koncepcja, myślałam, że będziemy się z tego śmiać, myślałam, że będziemy tutaj troszeczkę ironizować i nabijać się z tego, jak ten program jest źle zrealizowany. Nie wiadomo, że można było część rzeczy zrobić lepiej, natomiast osobiście uważam, że program jest ciekawy, że przekazuje dużo fajnych rzeczy i bardziej będę go traktowała jako taką moją platformę do tego, żeby się wygadać z Wami i żeby zrobić story time. Chyba można też tak z polskim akcentem mówić. Widzicie, już zaczynam od jakichś osobistych historyjek. Ja właśnie zawsze się zastanawiam, jak mówić te słówka takie, które są bezpośrednio zapożyczone z angielskiego do polskiego. I nie wiem, czy dawać temu angielski akcent, czy polski, więc raz będzie taki, raz będzie inny. Zapraszam serdecznie, kochani, na mój Instagram. Trochę się teraz szkolę w tworzeniu Reelsów i wydaje mi się, że zaczynam taki przeskok z rzeczy, które były estetyczne, czyli były po prostu ładne, na takie rzeczy bardziej z treścią. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, nadal się uczę, natomiast nie jest to nudno, to mogę Wam na pewno powiedzieć. Inna kwestia, czy Wam się spodoba, ale zapraszam serdecznie do zobaczenia tego, co tworzę i chyba możemy przejść do odcinka. Jeżeli macie ochotę, to zostawcie komentarz, jak wiecie, zawsze mnie to nakręca do działania. Dostaję dużo wiadomości prywatnych od Was, w których właśnie piszecie, że uwielbiacie oglądać albo moje vlogi, albo Projekt Lady, albo Top Model i... Naprawdę, jak dostaję takie wiadomości, to często jest tak, że siedzę akurat nad montażem i czasami mam jakieś chochliki techniczne. Ostatnio mi się tak zdarzyło, że to, co Wy widzicie z projektu Lady, nie zapisał mi się dźwięk, więc musiałam kolejny jeszcze raz ściągnąć projekt Lady, ściągnąć ścieżkę dźwiękową i dostosowywać klipy do siebie. I zamiast, nie wiem, standardowych 5 godzin montowania zajęło mi to 9 godzin. I byłam tak już zmęczona, tak mnie oczy piekły. Mam nadzieję, że teraz mi się wszystko zapisze bez problemu. Nie wiem, jaki był problem. Ale jak właśnie byłam taka zmęczona, dostałam wiadomość prywatną o tym od jednej dziewczyny, że uwielbia oglądać moje filmy, to wiedziałam, że aż mi się chce, po prostu dostałam takiego kopa jeszcze dodatkowego, także zapraszam do oglądania odcinka. Jak myślicie, co Was czeka? Ojej. W najbliższym czasie. Jutro przyjeżdżają Wasi bliscy. O Boże! Ale musicie się dobrze do tego przygotować, bardzo dobrze. Tak, żeby ugościć właściwie swoich. Ciekawe, kto przyjedzie w ogóle. Najbliższy. Jak się dowiedziałam właśnie, że mają przyjechać rodziny, to na pewno była obawa o rodziców moich. Ja wiem, że każde spotkanie ich to była zawsze kłótnia. A właśnie, ciekawe jak tutaj będzie to wyglądało, bo dziewczyny opowiadały o wielu problemach rodzinnych, więc to nie będą takie zwykłe też odwiedziny, tylko może będzie jakiś moment przełomowy. Ciekawa jestem, czy tutaj jakiś patronat nad nimi objęto. No na pewno będzie emocjonalnie, bo czy przebiegnie to gładko, czy nie, to jednak dziewczyny już tutaj dość sporo się zaczęły zmieniać, więc sama jestem ciekawa, co tutaj będzie się działo i jak będą zachowywali się rodzice tym razem, bo może właśnie okaże się, że to rodzice powinni też pojechać do takiej szkoły w Rozalinie. Byłam trochę zmieszana, bo nie wiedziałam, kto przyjedzie ogólnie. Do mnie na pewno nikt nie przyjedzie. Jedną osobą, na którą bym mogła czekać, to tylko mama. To nie jest tak blisko, żeby mogła tyle kilometrów po prostu wszystko rzucić i przyjechać. Z drugiej strony też już w programach rozrywkowych ściągano nawet osoby. Ojej, to chyba było w programie Bar. Nie pamiętam, jak ci uczestnicy mieli na imię, ale był jeden chłopak, który chyba prawie wygrał jedną z edycji Baru. Nie wiem, czy on się... nie pamiętam, jak się nazywał, ale był z któregoś z afrykańskich państw i ściągnięto jego rodzinę do Polski właśnie po to, żeby on mógł się z nimi spotkać w programie, więc nie takie rzeczy się działy. Ukraina jest no, zdecydowanie bliżej, no i wtedy jeszcze było spokojnie. Właśnie widzę, Iwonka, że jesteś bardzo przejęta. Przepraszam. Iwonka. Widzicie, o takie reakcje mi chodziło, że wydają mi się one być absolutnie normalne. Ja mam czasami takie sytuacje, już tutaj zaczynamy wchodzić w prywatę, ale nie wiem, czy w sumie kiedykolwiek to opowiadałam. Ja mam tak, że kiedy jestem w takiej sytuacji bardzo mocno emocjonalnej dla mnie i trudnej,
Czasami jest tak, że napływają mi łzy do oczu i ja nie jestem w stanie tego w ogóle skontrolować, ale tak w ogóle i ja już czuję to, kiedy te łzy zaczynają napływać i staram się to jakoś opanować i staram się cokolwiek z tym zrobić i nie jestem w stanie i w pewnym momencie po prostu zaczynam wyć. No może nie wyć, ale zaczynam po prostu płakać na głos i to jest coś, nie potrafię tego skontrolować, bo miałam już takie sytuacje kilka razy. W momentach bardziej oficjalnych, kiedy naprawdę to była ostatnia rzecz, jaką chciałam zrobić. To nie jest tak, że ja chciałam zrobić z siebie ofiarę. To nie jest tak, że ja chciałam, nie wiem, pokazać, jak bardzo jest mi przykro. Mnie wręcz to jeszcze bardziej stresowało, że miałam taką reakcję. I też gdybym czuła, że te łzy mi napływają, a jestem w momencie takim, że mogę gdzieś wyjść na chwilę, uspokoić się, wypłakać, to byłoby mi bardziej komfortowo. Także mam nadzieję, że tutaj nie będą tego dziewczętom wypominać i mam nadzieję, że to nie będzie powodu do tego, żeby później robić jakieś komentarze na ten temat. Mama, już moja mama już mi zapowiadała, że ona nie wie, czy przyjedzie, bo już jej mówiłam o tym, że będzie taki odcinek. Mhm. Nie zostawimy cię samej. Jak nikt do ciebie nie przyjdzie, to siadasz ze mną. Kochane, naprawdę bardzo fajne zachowanie ze strony dziewczyn. Mimo wątpliwości i rozterek, wszystkie dziewczęta musiały zabrać się za ciężką pracę. Tradycją projektu Lady jest uroczysty obiad z rodzinami. I również tradycyjnie nad przygotowaniami czuwał szef rozalińskiej kuchni. No to super jest akurat, ja uwielbiam gotować, ale powiem wam, że jak przychodzi do organizowania jakichś takich eventów albo kolacji, to ja zazwyczaj staram się, żeby wszystko było 10 razy lepsze niż... Chciałam powiedzieć powinno, ale nie wiadomo co powinno. Zawsze staram się, żeby wszystko było jak najlepsze, natomiast czasami sobie stawiam poprzeczkę tak wysoko, że nie jestem w stanie jej sprostać i potem zarywam nocki, żeby tylko przygotować wszystko, albo gotuję jeszcze jak, kończę gotować jeszcze jak goście przychodzą, co chyba nie jest aż tak straszne, natomiast naprawdę strasznie się przetyram, bo źle sobie to zorganizuję i źle sobie zaplanuję w ogóle w mojej głowie. To jest chyba mój największy problem. Super w ogóle, zazdroszczę im, że będą mogły gotować z szefem kuchni. Ja zawsze w takich sytuacjach się zastanawiam, czy gdyby któraś z rodzin albo któraś z uczestniczek były wegetariankami, to czy dostosowaliby tutaj kartę trochę, no bo jednak w dobrym guście i chyba zgodnie z zasadami savoir-vivre jest zadbanie o to, żeby dostosować posiłki do gości, prawda? A tutaj właśnie o takich rzeczach nigdy nie mówią. Wiem, że wegetarian, jeszcze zwłaszcza w tamtych czasach. Nie wiem, kiedy... Właśnie dajcie znać, czy wiecie może, kiedy był nagrywany drugi sezon tego projektu Lady? Jak dawno to było, bo ja nie jem mięsa od ponad 20 lat i pamiętam, że 20 lat temu to trochę byłam postrzegana jak kosmitka. Teraz to już jest bardziej normalne i to nie szokuje aż tak bardzo, albo też po prostu częściej jakby widać tych wegetarian, więc to jest już taki bardziej popularny temat, że dostosowuje się menu, czy czasami też nawet na ślubach niektórzy ludzie dostosowują kartę, że są opcje wegetariańskie albo wegańskie, ale tutaj jeszcze w tych programach nie pamiętam, nie przypominam sobie, żeby było coś takiego, że muszą zrobić jakiś oddzielny posiłek, a byłoby to ciekawe. Albo wegetarianizm, albo na przykład jak ktoś ma alergię, żeby to też dostosować. Tym razem zdecydowano, że każda z dziewcząt ugotuje dla swoich bliskich własne popisowe danie. Na pierwsze danie u mnie będzie tak. Barszcz czerwony. Ale super. Okay. A czy może to być tatar na przykład? Może być. Tatar? No, może być. Znajdziemy ośmiorniczki, da radę. Możesz napisać ośmiorniczki, ewentualnie w nawiasie, że krewetki. Danie główne myślałam na przykład o ozorkach wieprzowych w sosie chrzanowym. Ale fantastyczna sprawa. A dostanę w sklepie ozory? Dostanie na pewno pani ozory wołowe. Rosół będzie z czym? No, skóry. A próbowałaś kiedyś takiego buljonu z bażanta? Nie, ale skóry robię najlepsze. Spróbujmy. Z bażanta. Nie mogę się nachwalić tego programu. Rewelacyjne jest to, że goście, którzy tam są zapraszani. Pamiętacie, w poprzednim odcinku byli na przykład instruktorzy tańca, jeszcze wcześniej był stylista. Oni, i tutaj kucharz, oni wszyscy mają tak ciepłe podejście do tych uczestników. Być może zaraz się zacznie hardcore na kuchni. Nie mówię, że cały czas trzeba głaskać wszystkich po główce, ale tam, gdzie nie jest potrzebne to, żeby być szorstkim, żeby osiągnąć zamierzony cel, no to moim zdaniem nie warto. Tutaj fajne takie ciepłe podejście, jeszcze do tego on sam pomagał jakoś urozmaicić niektóre te posiłki, tutaj proponował, że o, może spróbujemy zrobić to troszeczkę inaczej, taką troszeczkę udziwnioną wersję, czy może nie udziwnioną, ale wiecie, no rewelacja. Dziewczęta podzieliły się na trzy grupy. Pierwsza sprzątała pałac, druga pałacowy park, natomiast trzecia wyruszyła na zakupy. Ja bym zdecydowanie wybrała zakupy. Uwielbiam robić zakupy spożywcze. To nawet nie chodzi o to,
że gdybym miała z tych trzech rzeczy coś do wyboru, to nawet chodzi o to, że gdybym miała do wyboru siedzieć w domu i nic nie robić, a wybrać się na zakupy spożywcze, to ja bym wolała wybrać się na zakupy spożywcze. Ja po prostu uwielbiam. To mi sprawia więcej przyjemności niż na przykład kupowanie nowych ubrań. Ja lubię mieć nowe ubrania i sprawia mi to przyjemność, bo lubię ładnie wyglądać albo po prostu lubię się komfortowo czuć w nowych ciuchach. A mam tak często, że ciuchy mi się nudzą po jakimś czasie i już mi się wydaje, że nie wyglądam w tym ubraniu najlepiej. Ale nie lubię samego procesu kupowania ubrań. Natomiast jeżeli chodzi o proces kupowania jedzenia, to jest dla mnie jedna z największych przyjemności na świecie. I moglibyście sobie pomyśleć, że tam jedzenie wegetariańskie jest nudne, jest tyle opcji i to zwłaszcza jeszcze na Bali. Ojeju, można tak szaleć. I też uwielbiam jakieś nowe przepisy próbować, chociaż ostatnio trochę mniej tego robiłam, więc często jakbyście mnie zobaczyli w sklepie spożywczym, to chodzę z telefonem. Nie zawsze, ale coraz częściej staram się szukać jakichś przepisów nowych, więc chodzę z telefonem, bo sprawdzam składniki, czy kupiłam te, które chciałam i potem szaleję w kuchni. Zielone ogórki? Są. Koktajlowe pomidory? Są. Papryka czerwona i żółta? Jest. Czerwona cebula? Jest. Koperek? Jest. Ogórki kiszone? Są. Pewnie tak przypuszczam, że dziewczyny nie będą miały kontaktu z bazą, nie będą miały kontaktu z domem, no to będzie trudne zadanie, bo jeżeli nie kupią jakiegoś składnika, to zobaczcie, mogą wpłynąć na to, jaki posiłek dostanie rodzina innych uczestniczek, więc tutaj presja jest bardzo duża. Ja w sumie o tym nie pomyślałam. Jeżeli chodzi o sprzątanie, no to albo sprzątniecie dobrze, albo nie. Ale jakby wiadomo, jak ma wyglądać posprzątany dom, a jeżeli chodzi o zakupy spożywcze, no to jeżeli nie kupią do, na przykład do sałatki jarzynowej nie kupią ogórków kwaszonych, to już będzie duża wtopa i nie da się tego wybronić. Albo marchewki. No nie ma sałatki jarzynowej bez ogórków i marchewki. Dajcie znać, czy wy robicie sałatkę jarzynową bez takich składników, bo ja czasami mówię, że no jak to? Kto w życiu pasztetu nie jadł? Chociażby wegetariańskiego, a potem wy mi piszecie, ja w życiu nie jadłam pasztetu. Także widzicie, ja też się uczę przy okazji nagrywania tych odcinków. Całe życie człowiek się uczy, prawda? Same istotne kwestie tutaj poruszamy w tych programach przy okazji komentowania tych programów. I choć dziewczęta podzieliły się same... Iwona! Dobrze zbiera! To jednak podział należało uznać za niesprawiedliwy i dla niektórych wręcz krzywdzący. Dlaczego? To też już taka tradycja. Jak ja sprzątam u siebie, to mam odkurzacz i wszystko mam pod ręką i mam małą przestrzeń, tak? A nie chyba, że mam cały pałac mietłą brać. A to w sumie racja, że to jest bardzo duży pałac. Mnie też zastanowiło, wiecie co? Co te wszystkie kiepy tam robią na podłodze? Bo to wyglądało tak, jakby, o zobaczcie, ona zamiata te papierosy z podłogi. To dziewczyny tam wrzucały obok... tego, obok popielniczki, no to moim zdaniem, zamiast skupiać się na przykład nad tym, że ktoś miał bardziej emocjonalną reakcję podczas metamorfoz, to powinno się skupić na tym, żeby nie śmiecić. Ja jestem bardzo wyczulona na śmiecenie, więc może to o to też tutaj trochę chodzi. Tego kominka to się nie da, jest upierdolony jak stół w TVN-ie. Jakimi klasykami tutaj dziewczyny poleciały. Oj, pamiętam stół i rurka. Dobra, chciałam powiedzieć wam jedną historię, ale na razie z nią zaczekam, może kiedyś się z wami nią podzielę. Natomiast co do sprzątania dużych przestrzeni, to też oczywiście story time, króciutkie. Nie będę tego nazywać story time, sorry, nie będę nadużywać tego sformułowania, ale ja wcześniej zazwyczaj mieszkałam w mieszkankach, po prostu zazwyczaj miałam jakieś takie studio apartment, wiecie, że salon i sypialnia w jednym pomieszczeniu, do tego łazienka i aneks kuchenny i zazwyczaj to były małe przestrzenie. Jak się przeprowadziłam na Bali, no to tutaj mam dom dwupoziomowy. To było kiedyś dom z trzema sypialniami, jedna sypialnia została przekształcona na drugi salon. W każdym razie nie chodzi mi o to, że się fleksuję, tylko przestrzeń jest o wiele większa. Do tego mam ogródek, mam basen, jakieś tam gazebo, no i teraz wszystko super. Natomiast ja śmiecę 4 razy więcej niż śmieciłam wcześniej, bo jest ta duża przestrzeń. Do tego, jeżeli chodzi o sprzątanie, no to niby mam sprzątanie 3 razy w tygodniu, ale wcale mi tutaj nie sprzątają w tym domu tak, jak należy. Więc ja często sama sobie tutaj sprzątam i wyznaczam sobie takie sobie robię mniejsze questy trochę, że na przykład w poniedziałek umyję jedną łazienkę, w środę umyję drugą łazienkę właśnie, bo mam jeszcze 3 łazienki, co też jest super, ale jak się ma taką dużą przestrzeń i trzeba to posprzątać,
To nie jest tak różowo. To nie jest tak, że weźmiecie sobie lampkę wina, 3 godzinki i posprzątane mieszkanie. Oj, nie, nie. I nie zrozumcie mnie źle, ja absolutnie tutaj nie narzekam. Tylko rozumiem, co dziewczyny miały na myśli. I zwłaszcza jeszcze mając tę perspektywę, podkreślę, że zdecydowanie wolałabym się wybrać na zakupy spożywcze. Dzień dobry. 2 kilo mięsa mielonego wieprzowego. Berka wołowe. Nie, osobno, jeżeli można. Tak. Żebyśmy wiedziały, o co chodzi. Ale jaka kulturka. Osobno, jeżeli można. Bardzo mi się podoba. Ja też właśnie zwracam dużą uwagę, jeżeli chodzi o kulturę ludzi, na to, jak się zwracają do ludzi z service, czyli ludzi z obsługi. Czyli wiecie, do kelnerów, właśnie do sprzedawców, czyli do osób, którymi klientami jesteśmy. I nigdy nie mogłabym być znajomą, przyjaciółką to już w ogóle, ale nawet znajomą z osobami, które źle zwracają się do osób, które są w pracy w momencie, kiedy nas obsługują, bo uważam, że to za szczyt chamstwa, bucowatości i same złe słowa mi się nasuwają do głowy, więc zawsze jak widzę, że ktoś się zwraca normalnie po prostu albo z szacunkiem, to jest takie... To powinno być normalnością oczywiście, ale zawsze bardzo to doceniam. W ogóle też doceniam na Bali, że bardzo dużo kelnerów, bardzo dużo ludzi z obsługi ma stosunek taki luźny. Tutaj często do mnie, jak na przykład coś zamawiam, rzucą jakimś żartem. Czasami rzucą takim żartem, że muszę się zastanowić pół minutki i tak się zastanawiam, czy ty mi właśnie pojechałeś, czy to miało być śmieszne, tak na granicy. Ja akurat doceniam takie poczucie humoru, więc tutaj często mam bekę po prostu, jak zamawiam coś w restauracji i bardzo mi się podoba ten taki luźny styl. Ja wolę w taki sposób się komunikować z ludźmi niż tak na super sztywno. Co się stało? Iwona! Dziura jest się! Najgorsze w tym wszystkim było to, że zepsułam kusiarty. Nie wiem jak. Nie, 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 wyłącz sanie, bo zalejemy świece. Teraz, dajesz. Nie, świeca już jest przylana. Ty, no i co, będzie pustka z skoszonej trawy? No, to nie moja wina, że się ciągnik zepsuł. Historyjka z życia. Miałam kiedyś taką sytuację, że nie chciał mi odpalić skuter. I wiecie, co w tym momencie zrobiłam? To był jeszcze w ogóle stary skuter, to był poprzedni. Ja jeszcze wtedy mieszkałam w dżungli nad rzeką, biegały mi takie wielkie jaszczury po ogródkach. Byłam wtedy kobietą z dżungli i opiekowałam się wtedy w piku. Miałam 4 psy pod opieką. Także zaczynałam być taką szaloną kobietą, co mieszka w dżungli i opiekuje się przygarniętymi psami. I bardzo daleko miałam do znajomych, bo musiałabym jechać chyba 35 minut do najbliższych moich znajomych. I właśnie miałam taką sytuację, że nie chciał mi się odpalić skuter. I wiecie, co w tym momencie zrobiłam? Szybko weszłam na YouTube, odpaliłam sobie tutorial, jak z Kickstartu odpalać skuter. I odpaliłam akurat filmik, jak dziewczyna odpalała ten skuter, bo stwierdziłam sobie, może nie będzie używała takiego skomplikowanego słownictwa, bo chciałam jakby obejrzeć filmik, jak ktoś, z kim mogę się porównać, będzie odpalał. Ja nie rozumiem takiego słownictwa bardzo skomplikowanego i miałam nadzieję, że tutaj trafię na jakąś laskę, która mi powie tak prosto, kawa na ławę, że wyciągnij tę część, która jest obok koła, a nie będzie używała, wiecie, skomplikowanego nazewnictwa. No i udało się i odpaliłam. I tutaj być może też by było pomocne właśnie odpalenie takich filmików, ale wiem, że dziewczyny nie mają dostępu do YouTube'a. Natomiast Iwona tam już zaczynała podpowiadać, bo ona rzeczywiście jest taka mega ogarnięta, jeżeli chodzi o kwestie pracy na gospodarstwie rolnym. Ja ostatnio powiedziałam, że ona ma doświadczenie w gospodarstwie domowym, no i domowym też, ale ona z tego, co zrozumiałam, na roli pracuje, więc tam i ciągnikami jeździ, i pomaga przy porodach krów. No niesamowity szacun dla tej dziewczyny. A co do kosiarek, ja uwielbiam kosić trawę. Nawet takimi kosiarkami, które trzeba pchać. Nie robiłam tego zbyt często w życiu, więc może dlatego to lubię, bo gdybym musiała to robić częściej, to bym miała dość. Natomiast zawsze, kiedy obsługiwałam kosiarki, to jakoś tak wyciszałam się, relaksowałam się i sprawiało mi to dużo satysfakcji. Mamy. Pomidory mamy koktajlowe, malinowe, tak? Wszystko? Wszystko. Dobra. Idźmy już po te jajka. Jabłka mamy. Chodźmy już po te jajka, bo już maliny nie mamy. Nie mamy. Dobra. Dobra. Porównując ten odcinek do tego, gdzie dziewczyny robiły wcześniej zakupy, to chyba były 3 odcinki temu jakoś tak, niesamowita organizacja, w ogóle zero chaosu, zero paniki. Wygląda to tak, może to jest montaż, nie wiem, ale wygląda to tak, jakby dziewczyny naprawdę konkretny progres robiły. Także szacuneczek dziewczyny.
Roxana, jednak cię nie zatrudnię u siebie na gospodarstwie, bo jakbyś usiadła mi w ciągnik, to 5 minut byś mi go zepsuła. Ej, ale Roxana nie zrobiła nic złego. Ja tutaj muszę oddać szacun Roxanie, bo ona po prostu jechała. Widzieliście ten moment, no, chyba że wjechała na jakiś kamień może. Ale to... Roxana, nie przejmuj się. Mogłabym cię do zaganiania bydła wziąć. Mega palec! W tym tygodniu nasze dziewczęta odwiedzą najbliżsi. To wyjątkowy moment, ale jednocześnie pełen skrajnych emocji, które dziewczęta niekiedy skrywały latami. Mentorka Tatiana chciała mieć pewność, że będą gotowe. Postaram się naprawdę nie chwalić tego programu zbyt często, ale chwyciło mnie to za serce po prostu, że przejmują się, wygląda na to, jakby po prostu przejmowali się tymi dziewczynami i ich uczuciami. Sprzątałeś się parę razy w życiu? Z reguły jak się sprząta, to przed sprzątaniem jakie jest uczucie? Niechęci. Tak, nie chce mi się, po co mi to? A jak już tak posprzątacie, jest czysto, pachnąco. Tak, i dokładnie to samo chcę, żebyśmy zrobiły z uczuciami, z emocjami. Dobrze? Coś w tym jest, coś w tym jest. Ja tak w ogóle też mam, że kiedy jestem otoczona bałaganem i teraz na przykład, wy tego nie widzicie, ale tu, gdzie ja nagrywam, mam niesamowity bałagan na stole. Tam, aż jeszcze chciałam się upewnić, tam w środku jest w miarę ogarnięty pokój, tylko widzę, że kilka ubrań leży na łóżku, więc będę musiała to zabrać. Natomiast na stole mam bardzo dużo rzeczy, bo dziś na szybko się jeszcze malowałam, żeby to wszystko jakoś tak ładnie wyglądało w kadrze. Ładowałam też jakieś tam moje sprzęty i tak dalej. Ja mam zawsze tutaj na stole, gdzie nagrywam, 4 kamery, dysk zewnętrzny, jeszcze sobie układałam włosy na suchy szampon, tak na szybko, żeby nie poprawiać tych włosów i zobaczcie, poprawiam, no. A tak na początku mi się ładnie trzymały, ale postaram się jak najmniej ich dotykać, więc tutaj mam taki harmider, że lepiej mi się nagrywa, kiedy mam całkowicie wyczyszczony stół i jestem mniej, nie jestem jakoś strasznie pospinana, ale następnym razem, jak będę nagrywać odcinek, to postaram się sprzątnąć całkowicie tutaj moją przestrzeń, żeby się czuć jeszcze bardziej komfortowo, bo ja tak mam, dajcie znać, czy też tak macie, że jeżeli w domu jest bałagan, to w głowie też się robi bałagan. A jak jest posprzątane w domu, nie mówię, że to rozwiązuje wszystkie problemy, no bo wiadomo, bez przesady, ale ja zaczynam odczuwać większy spokój i jestem w stanie łatwiej się ładować tak energetycznie. Wam podyktuję kilka początków zdań i poproszę, żebyście je dokończyły. Najbardziej w życiu żałuję, że... I zostawiamy miejsce, następne zdanie. Bardzo się boję. Najbardziej w życiu żałuję, że... Chyba niczego bym nie wrzuciła tutaj. Jest kilka rzeczy, które wydarzyły się w moim życiu, które do tej pory, jak sobie przypominam, to wywołują we mnie bardzo negatywne emocje i jest mi szkoda tamtych sytuacji. Przeszłam przez jedno rozstanie, gdzie w ogóle jeszcze po 4 latach nadal myślę o tym facecie. Ale z drugiej strony, gdyby nie to rozstanie, tak jak sobie w ogóle myślę o tym, jak się później moje życie potoczyło, to nie siedziałabym tutaj teraz z wami, kochani. To jest tak, że czasami tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale czasami nawet jakaś mała decyzja, na przykład to, czy sprzątnęłam stół, czy nie sprzątnęłam stołu, może sprawić, że albo się wyrobię z odcinkiem dzisiaj, albo się nie wyrobię. Jakby małe rzeczy wpływają na duże i ważne rzeczy również. Więc ja, gdybym na przykład nie rozstała się z tamtym facetem, o którym do tej pory czasami myślę po 4 latach, nie powinno tak być, no ale tutaj to jest taki szczery odcinek. Te odcinki to są właśnie takie, z którymi z wami się dzielę jakimiś historyjkami, więc no, rozmawiajmy szczerze. Gdyby nie ta sytuacja, to ja bym tutaj z wami nie siedziała, bo ja zostałam popchnięta do... przepraszam, stuknęłam tutaj w mikrofon. Tak absolutnie szczerze, istnieje bardzo duża szansa, że gdyby nie tamto rozstanie, to nie nagrywałabym na YouTubie, dlatego że znalazłam się wtedy w tak złym miejscu psychicznym, że potrzebowałam z tego wyjść i potrzebowałam się czymś zająć. I wtedy YouTube nie był moim źródłem utrzymania się. Ja po prostu potrzebowałam odkryć jakąś pasję w sobie. I wtedy zaczęłam nagrywać, jakoś bardziej to popychać. Ja jeszcze przed tym, jak zaczęłam się spotykać z tym chłopakiem, trochę nagrywałam na YouTube, ale nie czułam do końca... Znaczy, czułam trochę zajawki, ale trochę się zniechęcałam i... Wydaje mi się, że powiedziałabym tutaj, że niczego nie żałuję w życiu, bo jestem zadowolona z tego, w jakim miejscu ja teraz jestem. A tak teraz jeszcze mi przyszło do głowy, czego się boję najbardziej. Pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, a chyba te pierwsze rzeczy są najbardziej szczere, ja się boję latać bardzo.
I może to jest taka głupia pierdoła, ale to jest coś, nad czym muszę popracować, bo to, że ja nie jestem w stanie wejść na pokład samolotu teraz, bardzo dużo rzeczy mi utrudnia. Chociażby to, że nie było mnie w Polsce 3,5 roku już prawie, no ponad 3 lata na pewno. I nie planuję na razie przylatywać do Polski, bo po prostu boję się na samą myśl o tym. Jest mi bardzo smutno, kiedy... Która chce pierwsza przeczytać? Ja mogę. Zastanawiałam się, co ja bym odpowiedziała na jest mi bardzo smutno, kiedy. I w sumie to nie jestem pewna, czy mam jeden jakiś taki... jakiś określony typ sytuacji, które wpływają na to, że jest mi smutno. Jest mi smutno, kiedy zbyt długo nie widzę moich znajomych, ale też z drugiej strony na przykład potrzebuję utrzymywać z nimi kontakt. Nie wiem, ja po prostu czasami mam takie dni, że trochę się przeforsuję, trochę się przepracuję i wtedy jestem jakaś taka bardziej podatna na pierdoły i wtedy na przykład jakieś negatywne komentarze na YouTubie na mnie wpływają, ale tak, to są takie sytuacje bardziej wyjątkowe. Też czasami jak właśnie jestem przepracowana, jak coś moi znajomi powiedzą, co mi się do końca nie spodoba, to też właśnie jest mi trochę smutno. Ale potem tak sobie myślę, Boże, nie, po prostu dzisiaj masz taki dzień, że takie rzeczy na ciebie wpływają, przetrwaj to i później będzie lepiej. Więc chyba nie mam bezpośrednich jakichś takich rzeczy, które na to wpływają. Może i mam, ale teraz mi do głowy nie przyszły. Jest mi bardzo smutno, kiedy staram się z całych sił, a nie jestem doceniana. Odechciewa mi się wszystkiego, jak za każdym razem staram się, a tylko słyszę na przykład typu od mamy, mogłaś to zrobić lepiej, nie starałaś się. Przytacza mi myśl o tym, że nie poradzę sobie w życiu, bo mama od zawsze mi wpajała to w głowę i słyszę to kilka razy w miesiącu. Staram się, a najbardziej bym chciała, żeby ona mnie w końcu doceniła. Oj tak, taki brak doceniania to jednak jest też coś, co wywołujemy we mnie takie smutek, takie negatywne emocje. Ale wiecie, dlaczego ja tego nie wymieniłam? Dlatego, że teraz tak się zastanawiałam, dlaczego ja tego nie wymieniłam? Bo ja tak mam na przykład, że jak jestem na treningu i staram się dać z siebie wszystko, jeżeli trener byłby ze mnie niezadowolony, to wywołałoby to we mnie negatywne emocje. Ja lepiej sobie radzę w momencie, kiedy ktoś pozytywnie mnie nakręca, niż kiedy krytykuje mnie. I być może też dlatego ja tak krytykuję program Top Model, bo wiem, że dużo osób tak ma w sytuacjach ambicjonalnych, że nie powinno się mówić, jesteś beznadziejny, tylko wow, super to robisz, ale zmień jeszcze to, to i to. Jest zupełnie inne podejście do człowieka, ale też zdałam sobie sprawę z czegoś fajnego. Mianowicie to, że nie przyszło mi do głowy powiedzenie, że jest mi smutno, kiedy ludzie nie doceniają mnie, kiedy się bardzo staram. Ja jestem w takim cudownym miejscu teraz w moim życiu, że otoczyłam się ludźmi, którzy to doceniają i otoczyłam się takimi ludźmi. Wiadomo, że my też mamy takie żarty, że sobie pociśniemy od czasu do czasu. To nie jest tak, że każdy sobie cały czas mówi komplementy, ale w momentach takich bardziej poważnych, czy jeżeli rozmawiamy o pracy, czy coś takiego, ja mam tak cudownych ludzi dookoła siebie, którzy bardzo mnie doceniają i często słyszę od nich takie naprawdę fajne rzeczy. Aż mi jest głupio to powiedzieć teraz na głos, ale mam kilka koleżanek, które mówią, że nie to, że jestem dla nich wzorem, ale jestem jakby takim, jak patrzą, jak ja pracuję, to ich to nakręca i jestem taką motywacją jakby, o, może w ten sposób, więc to jest niesamowicie miłe i z drugiej strony ja też mam znajomych, którzy mnie nakręcają, dlatego polecam Wam dojść do takiego momentu, kiedy będziecie świadomie sobie wybierać ludzi, którymi się otaczacie, z którymi spędzacie czas i to będą osoby, które motywują Was do tego, żeby robić więcej, żeby działać i dla których Wy też możecie być motywacją. Słyszałam o takiej zasadzie 30-30-30 i nie wiem, na ile to jest prawdziwe, ale daje trochę do myślenia, więc nie mówię, że trzeba się do tego stosować w 100%, ale posłuchajcie, mądry człowiek powiedział kiedyś, nie pamiętam jego nazwiska, jak pamiętacie, kto to powiedział, to dajcie znać w komentarzach, że taką zdrową zasadą jest otaczanie się osobami, z których 30% będzie miało więcej sukcesów niż my i będziemy mogli na nich patrzeć trochę jak na wzór, ale taki wzór, z których będziemy czerpać, do których będziemy jakby dążyć, taki wzór, który będzie nas motywował. Później jest 30% osób, które są na tym samym poziomie co my, gdzie przechodzimy przez podobne rzeczy, możemy nawzajem pytać się o jakieś rady albo pytać się, hej, jakby poczujemy, że o, nie tylko ja tutaj jestem i ta osoba jakby przechodzi przez podobną ścieżkę co ja i do tego jeszcze 30% osób, dla których to my będziemy wzorem i których to my będziemy motywować, których będziemy nakręcać do tego, żeby działały lepiej. No i jeszcze zostaje 10% osób pomieszanych. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe spojrzenie na świat.
żeby, przepraszam, jeszcze tutaj dokończę, żeby mieć osoby, które będą dla nas wzorem oraz żeby dla innych być też wzorem, żeby czerpać, ale żeby też dawać. I to taka fajna równowaga wtedy powstaje. Najbardziej w życiu żałuję, że podczas kłótni powiedziałam dla mamy, że nie chcę być taką matką, jak ona jest dla mnie, że w ogóle wolałabym nie mieć matki. Bo nigdy tak naprawdę nie potrafiłam z mamą normalnie porozmawiać. Szczerze. To też w ogóle nie jest łatwa sytuacja, bo ja na przykład mam takich rodziców, że my nigdy nie rozmawialiśmy za bardzo o emocjach, nie rozmawialiśmy o tym, jak się druga strona czuje. Albo było wszystko dobrze, albo się trochę kłóciliśmy, a jak było koniec kłótni, to jakby wszyscy udawali, że jest już z powrotem normalnie. Więc do mnie taka w ogóle świadomość, że można swobodnie rozmawiać o emocjach, o tym, jak się czuje człowiek, przyszła dopiero po wielu latach. Ja do tej pory czasami tak mam, że ciężko jest mi powiedzieć, jak ja się czuję, a potem to powoduje jakieś takie nieporozumienia między mną a moimi znajomymi. Na przykład moja przyjaciółka Aleksa. W zeszłym roku chyba miałyśmy taką sytuację, że ją kilka rzeczy we mnie frustrowało, a mnie kilka rzeczy w niej frustrowało. I obie właśnie jesteśmy takimi osobami, że nam nie jest łatwo rozmawiać o emocjach w taki sposób otwarty. Nawet z osobami, z którymi się czujemy komfortowo. Ja mogę Aleksie powiedzieć dużo, że o dużej ilości rzeczy, które mnie przytłaczają, z którymi sobie nie radzę, jeżeli te rzeczy nie dotyczą jej. Jeżeli to dotyczy bezpośrednio tak jakby może konfrontacji. Pieski, spokojnie, dziękuję. Jeżeli to dotyczy takiej bezpośredniej jakby konfrontacji między nami, to wtedy to jest dla mnie zdecydowanie trudniejsze. I ona ma bardzo podobnie. I nam zajęło to kilka tygodni, żeby w ogóle zdać sobie z tego sprawę, że obie mierzymy się z takim problemem. To nie było zbyt komfortowe, ale porozmawiałyśmy o wielu rzeczach. Powiedziałyśmy sobie nawzajem, że jeżeli będziemy miały coś, co nas jakby w sobie irytuje, to musimy o tym rozmawiać, to musimy otwarcie o tym mówić, nie po to, żeby dochodziło do jakichś spin, tylko po to, żeby do tych spin nie dochodziło i żebyśmy miały po prostu jakąś taką zdrową relację. I nawet w takich przyjacielskich stosunkach to było dosyć trudne, a co dopiero w rodzinnych sprawach. Ja nad tym jeszcze nadal pracuję, widzę już, że jest lepiej. Więc jest światełko w tunelu, jeżeli mierzycie się z podobnymi rzeczami. Dużo zmian ja w sobie wprowadziłam, w swoim życiu wprowadziłam i jeszcze nie dotarłam do tego końca, wiecie, wprowadzania zmian, ale z dnia na dzień zauważam sobie takie zmiany, dzięki którym po prostu wygodniej i przyjemniej mi się żyje. To jest twoja mama, to jesteś ty. Są dwie osoby, które się bardzo kochają. A to jest coś, na co nie macie wpływu. Choroba. Okropna choroba. Przez 12 lat trzymasz sobie to, dlatego że to ci się zlało. To jest mama i to jest jej choroba. One są dwie. To jest ta mama, którą będziesz pamiętać, którą kochasz, a to jest choroba. Jak chcesz być wściekła, to bądź. Nawyzywaj tę chorobę. Powiedz jej wszystko, co myślisz. Nie mów tego do mamy. Możesz to pisać wtedy, jak będziesz wściekła do tej choroby? Mieszane mam odczucia co do tej rady. Ja nie jestem psychologiem, po prostu dzielę się, to jest taka luźna gadka bardzo. To tak jest, że jednak choroba wpływa na człowieka, więc człowiek jest w pewnym sensie też... Ciężko jest oddzielić te dwie rzeczy od siebie. To jest chyba już taka sprawa, że dwie osoby powinny pójść wspólnie na terapię i też wiele osób chorych same sobie nie są w stanie poradzić ze świadomością tego, że mierzą się z trudną chorobą, więc im samym też warto by było pomóc psychologicznie, żeby wiedziały, jak siebie oddzielić ewentualnie od tej choroby. Nie wiem, to jest bardzo skomplikowana sprawa. Współczuję po prostu, bo nawet nie wyobrażam sobie, jak to musi być trudne. Najbardziej w życiu żałuję, że nie wykorzystałam wszystkich swoich szans. Bardzo się boję, że zostanę całkiem sama lub nie będę miała szansy pożegnać się z mamą. Jest mi bardzo smutno, kiedy przypominam sobie o swojej przyszłości. Niesamowite jest to, że dziewczyny są tak młode, mają niektóre nawet po 18-19 lat, i one już mówią o tym, że nie wykorzystały swoich szans, a tak naprawdę mają całe życie przed sobą. I wiadomo, że każdy popełniał błędy i nie ma osoby, która by błędów nie popełniła. Zresztą to też jest w ogóle subiektywne podejście do tego, co uważamy za błąd, a czego nie uważamy za błąd. Ale mam takie wrażenie, że dziewczyny bardzo mocno żyją w przeszłości, zamiast skupić się nad tym, co mogą jeszcze zrobić i co mogą teraz, nawet w tym momencie już zmienić. Zobaczcie, jak tu przyjechałyście pierwszego dnia, jak się bardzo broniłyście przed tym, żeby sobie pozwolić na takie uczucia, które są trudne. Wiecie już, że to potraficie, że jak stąd wyjdziecie, to już wam nikt tego nie zabierze. Teraz chciałam wam zaproponować, żebyście zaczęły list od takich słów: kochana mamo, kochany tato. Chciałabym ci powiedzieć.
forma listu to jest zawsze coś dobrego. Ja też wam wspominałam, że ja prowadziłam taki jakby dzienniczek swój, w którym zapisywałam różne przemyślenia, akurat skupiałam się na pozytywnych rzeczach, ale świetną sprawą jest to, że dziewczyny będą emocjonalnie trochę bardziej gotowe na rozmowę z rodzicami, z którymi wcale nie mają łatwych relacji, bo gdyby tak po prostu ci rodzice przyjechali, no to prawdopodobnie po prostu byłoby tak, że albo by omijali jakieś niewygodne tematy podczas rozmowy, albo doszłoby do jakichś spin, kłótni, bo ciężko jest przełożyć to, co czujemy, ciężko jest opisać i w ogóle mówić o swoich emocjach. No, chciałam z nią w końcu normalnie porozmawiać, powiedzieć jej, co czuję, no nie to wszystko duszyć w sobie. Sama jestem w szoku, że jednak z takiego kogoś staje się kimś takim, jak teraz jestem. Tylko czy taka twarz zostanie zaakceptowana? Fajnie by było. Nadal jednak widzę, że dziewczyny mają niską samoocenę i wiadomo, że to nie zmieni się aż tak szybko, ale najważniejsze jest to, żeby one same w sobie jakby poczuły to. I tutaj Agata też mówiła, że chciałaby porozmawiać z mamą, chciałaby porozmawiać szczerze, no ale nie jest to łatwe. Zazdroszczę tym osobom, które z łatwością są w stanie rozmawiać o emocjach, które w nich w tym momencie siedzą, bo ja jak sobie przepracuję jakiś temat, to jestem w stanie to jakoś to ułożyć, ale jeżeli nadal podchodzę emocjonalnie do tematu, to po prostu wysiadam, nie jestem w stanie nawet, ja sama nawet nie wiem, co myśleć o swoich emocjach i potrzebuję to rozłożyć na czynniki pierwsze, zastanowić się nad tym i dopiero wtedy zaczynam cokolwiek widzieć, ale tak w momencie, kiedy coś się dzieje, nie jestem w ogóle w stanie zrozumieć tego, co ja sama przechodzę. Moja mama będzie płakała, jak to przeczyta, bo ja nigdy tego nie potrafiłam powiedzieć wprost. Nie. Ja nigdy tak szczerze nie powiedziałam mojej mamie, że ją kocham. Nigdy. Tak jak wam wspominałam, my z rodzicami nigdy nie rozmawialiśmy na tematy takie bardziej emocjonalne. I dokładnie ta sama sytuacja. Ja wiedziałam, że moi rodzice mnie kochają, ale my sobie tego nie mówiliśmy. Z tatą do tej pory chyba sobie tego nie mówimy, z mamą od czasu do czasu, ale to też były długie rozmowy i to też było dla mnie bardzo niekomfortowe, żeby w ogóle powiedzieć to słowo na głos. I nigdy nie, my jesteśmy z moimi rodzicami dla siebie bardzo dużym wsparciem. Ja rozmawiam z rodzicami codziennie, natomiast takie otwarte mówienie, to nie było łatwe. Nie wiem dlaczego, po prostu może nie byłam przyzwyczajona do tego. I jakby my wiedzieliśmy, że te uczucia są i że się kochamy nawzajem, ale samo takie powiedzenie kocham się, kocham cię, brzmiało po prostu jakoś tak nienaturalnie. Ja mam takie pytanie, proszę. Bo byłyśmy wczoraj w sklepie i był ten tatar z Polędwicy, tylko że jedna część tatara kosztowała 100 zł, więc kupiłam po prostu tatara wołowego. Tatar to jest chyba krowa, nie? Nie, tak? Ja nie wiem. Wołowina? Tak, krowa chyba. Czy nie? Nie wiem już teraz sama. Wiesz, co tu jest w tym tatarze? Ja mam dla ciebie coś, co ratuje całą sytuację. Ja mam dla ciebie polędwicę wołową. Także zrobimy prawdziwego tatara. A to mało będzie chyba. Mam dla ciebie więcej. Starczy dla wszystkich. No i pięknie, jakby to był program Top Model albo Masterchef, to by była tutaj awantura i afera. Jak to? Co ty kupiłaś? Jak mogłaś? A ciekawa jestem, czy dziewczyny kupiły wszystko, co jest potrzebne, czy zabraknie jakiegoś składnika. Fuj, gdybym ja wiedziała, że to tak się robi, to ja bym tego nie robiła. Wydaje czosnku to jest, nie wiem, najgorsza rzecz świata. Dlaczego ci tak dużo tego czosnku? To mi obierze czosnek, daje dychę. Czosnek jest łatwo obrać. O, tutaj szef kuchni wszedł na plan, więc zobaczymy, czy będzie miał tę samą poradę. Ja zazwyczaj robię tak, że kładę czosnek na blacie i tą taką płaską częścią noża przyciskam lekko, żeby ten czosnek tak, żeby się trochę rozbił, ale nie zgniatam go na miazgę i wtedy odcinam dupkę i od razu schodzi ta powłoczka. To jest naprawdę świetny sposób. Zobaczmy, co szef kuchni tutaj poradzi, czy będzie miał jakiś inny sposób. Praca uczy pokory, że to jest dla ciebie bocze. Nie nauczył niczego, także korzystajcie z tipa i dajcie znać, kto jeszcze z was tak robi z czosnkiem jak ja. Nigdy w życiu nie robiłam już koptu. Co, mam ubić te białka tak, z cukrem pudrem? Nie, ubijasz białka na sztywną masę, podajesz potem cukru powoli i ubijasz jeszcze raz. Później dodajesz żółtka, tylko na wolnych już obrotach. Później mąkę i na mąkę najlepiej jakbyś wymieszała jakąś tam szpachelką czy czymś. Dobra. I delikatnie. I możesz troszkę proszku do pieczenia dodać. Ja sama nie piekłam nigdy biszkoptów, ale słyszałam, że to wcale nie jest łatwa sprawa. I w ogóle też jedną z moich pasji jest oglądanie programów kulinarnych. Trochę mnie obrzydza, jak gotują mięso, ale skupiam się na innych rzeczach.
Jak widzę, że gotują mięso, to tak w mojej głowie to nie jest po prostu mięso. I pamiętam, że bardzo wielu uczestników polega przy gotowaniu, przy robieniu biszkoptów, więc ciekawa jestem, jak tutaj sobie poradzą. Swoją drogą też z tego, co zrozumiałam, to będą ubijać białko maszyną. A ja, jak z babcią robiłam omlety takie grube, wyrośnięte, na słodko akurat, to pamiętam, że ubijałam, wiecie, tak ręcznie. O Jezu, jakie to było ćwiczenie, ile było tego ubijania. No teraz to łatwiej. Gulasz wieprzowy ma mało płynu, zaraz się przypali. Nie przeklinaj. Mam bardzo krótki ląd. Nienawidzę pracować w stresie i nie potrafię tego robić. Co mam dać wody? Zaczynam panikować. Ja po prostu w pewnym momencie nie wiem, co się dzieje. Latam, szukam czegoś, sama nie wiem czego. Tym bardziej, że zależało mi na tym, żeby było dobre, bo jak już dla kogoś coś robię, to nie chcę, żeby ktoś mi mówił, że to jest niedobre. A ja chyba dobrze sobie radzę w sytuacjach stresujących i zazwyczaj wiem, co robić. Miałam już kilka bardzo hardkorowych sytuacji, co prawda to nie była praca w stresie, ale miałam kobrę w ogródku i mój pies dookoła niej latał i miałam idealną reakcję, zrobiłam wszystko po książkowemu, a to jest tak, że w strachu, w jakiejś panice człowiek ma różne odruchy, więc różnie może zareagować. Miałam wiele dziwnych sytuacji, ostatnio mieliśmy dosyć mocne trzęsienie ziemi na Bali, i też miałam dobrą reakcję i często występowałam na scenie, gdzie byłam totalnie zestresowana i moją reakcją na taki wysoki poziom stresu jest to, że lepiej sobie radzę. Jakoś ta adrenalina tak mnie ściska w samej sobie, na przykład jeżeli chodzi o jakieś wystąpienia publiczne, to ja zamiast na przykład przyciąć się ze strachu, ze stresu, to mówię więcej i szybciej. To może nie aż tak super, ale raczej jeszcze bardziej się przyłożę do tego, co robię w stresie, niż by mnie to miało zablokować, więc mam tutaj akurat szczęście. Po prostu z niczym nie zdążę, mam najbardziej czasochłonne dania. Nie zdążę na pewno tortu, bo tort też musi się zrobić. To pomóżcie koleżance, zetrzeć te ziemniaki na drugiej tarce. No i super, dziewczyna się zestresowała, to przynajmniej tutaj dali kogoś do pomocy. Rewelka. Mogę ci. Uważaj tylko na palce, Boże, ile ja razy sobie tak ścięłam palce na tarce. Strasznie to boli. 15 minut! Nie, ja nie zdążę. Wow. K***a mać. Dziewczęta, skończymy! Nieważne, jak te dania będą smakować, widząc ile tutaj wysiłku zostało włożone, ile łez zostało wylanych, to nawet gdyby to było przesolone, to szacun dla dziewczyn. Czy mam nadzieję, że nie będzie to przesolone i mam nadzieję, że będzie dobre. I przypuszczam, że będzie dobre, no bo szef kuchni tam cały czas z nimi był, pewnie próbował, wiecie, podpowiadał i obserwował ten proces podczas procesu. Więc przypuszczam, że kolacja się uda. Dziewczęta nie miały pojęcia, kto i czy w ogóle ktoś do nich przyjechał. Przyjechali wszyscy. Dosłownie wszyscy. W tym pokoju na stole stoi klepsydra. Musisz ją przełożyć na drugą stronę i przez czas, który ona będzie odmierzać, siedź, nie mów i patrz głęboko w oczy. A komu, to zobaczysz. O matko, siedzenie w ciszy. Z osobą, której się ma bardzo dużo do powiedzenia, to jest trudne zadanie. A z kolei na przykład gdyby mnie posadzili przed moją przyjaciółką i kazaliby nam siedzieć w ciszy, to bym nie mogła się pewnie opanować i bym cały czas się śmiała. Ja nie czuję się zbyt komfortowo chyba w takich sytuacjach. Jak wy byście się czuli, gdyby kazali wam w ciszy patrzeć się w oczy drugiej osobie? Komfortowo, czy tak nie do końca? Od dawna czekam na jakąś poważną rozmowę, bo wiem, że kłębią się w niej głowie myśli w związku z sytuacją rodzinną. I zobaczcie, dwie osoby chcą rozmowy i żadna tak naprawdę nie jest w stanie tej rozmowy zainicjować. Jeszcze troszeczkę odbiegając od tematu, dziewczyny przeszły metamorfozę, dziewczyny uczone jak się malować i ja nie widzę za bardzo tego, żeby ich wygląd się zmienił jakoś drastycznie. Dajcie znać, co wy na ten temat sądzicie, czy widzicie, że w ich wyglądzie zaszły jakieś zmiany, bo jak dla mnie to wyglądają chyba tak samo. Kochany tato, wiem, że wiele razy pomogłeś mi realizować nawet moje najgłupsze pomysły, a mimo to ja uśmierciłam cię tylko po to, aby wyjechać do Anglii. Bardzo mi miło pana poznać i bardzo dziękuję, że pan przyjechał. Naprawdę to dużo znaczy. Nie mogło mnie zabraknąć. Ale to jeszcze nie koniec niespodzianek.
tata jest, no to mama na pewno przyjedzie, mówię, no bo obiecała mi to, że przyjedzie. Zaprosisz rodziców i pokażesz swoje komnaty. Szacun dla rodziców też. Tutaj naprawdę super sprawa, że ten list dostał. Ja na przykład czasami mam tak, że lubię napisać list i go nikomu nie przekazywać i po prostu wylać z siebie jakieś emocje, żeby w ogóle wiedzieć, co ja czuję, czy ja rzeczywiście tak się czuję. To też jest bardzo pomocne, więc nawet jeżeli na przykład wy byście nie byli gotowi na zrobienie takiego ruchu, to uwierzcie mi, że pisanie o wielu rzeczach niesamowicie pomaga. A teraz zobaczcie, że rodzice są bardzo odważni, bo oni chcą pomóc swoim dzieciom, ale pokazanie się w telewizji to jednak w jednej z największych stacji w Polsce jest bardzo dużą odwagą i to jeszcze pokazanie się to raz, ale rozmowa o emocjach, naprawdę szacun. Kochana mamo, chcę ci podziękować za to, że byłaś w stanie wybaczyć mi wszystkie złe słowa. Chodź. Boże. Chciałabym, żebyś nie zapomniała o tym, że gdzieś na końcu świata jest twoja córeczka i docenia wszystko, co dla niej zrobiłaś, Dominika. Jezus. Kochana mamo, chciałabym ci podziękować za wszystko, ale też bym chciała usłyszeć od ciebie zwykłe, proste słowa. Kocham cię. Wiem, że nie jestem idealna i nie okazywałam żadnych uczuć, ale ja nie potrafiłam tego okazać. Prosiłabym cię, żebyś zaczęła mnie w końcu doceniać, a nie tylko wytykiwać mi moje błędy. Bardzo cię kocham. Buziaki. Jezu, tak silnie emocjonalnie jest nacechowany ten odcinek. Ja tutaj przycięłam bardzo dużo rzeczy, no bo też nie ma sensu, żebym rozgadywała się na temat osobistych historii dziewczyn. Bardzo szanuję wszystkich za odwagę i za to, że dali radę postawić się w tak trudnych emocjonalnie momentach i chciałam tutaj tylko skomentować jakby sytuację Agaty, bo w niesamowicie prosty, przystępny sposób opowiedziała o swoich emocjach i o tym powiedziała bardzo dużo dobrych rzeczy, które docenia i powiedziała też o rzeczach, które jej sprawiają przykrość, które chciałaby, żeby się zmieniły. Naprawdę jestem pełna szacunku, jak dobrze przedstawiła to, o co jej chodzi, bo w momentach takich emocjonalnych, kiedy nami targają emocje, nie jest to wcale tak łatwe, więc no tutaj pokazano rzeczywiście, że siła listu może być niesamowita. Jezu, ogromny ładunek emocjonalny. Kochana mamo, mam bardzo dużo w sobie żalu i przede wszystkim mam żal do ciebie, że byłam traktowana gorzej, a powinna być zawsze na pierwszym miejscu, bo masz tak naprawdę tylko mnie. No jest tutaj troszeczkę prawdy. Jeżeli Roxanka napisała taki list, to już jej będzie łatwiej podejść do mnie. Bo ja też tego nie umiem, ale będę się bardzo, bardzo starać. No właśnie, tak tutaj jest, że nawet jeżeli dziewczyny w sobie jakieś zmiany wprowadzą, to jeszcze zostaje to, że druga strona powinna też jakieś mieć przemyślenia. Dlatego niesamowite podejście programu, że spojrzeli na to właśnie od drugiej strony, że nawet jeżeli dziewczyny w sobie dużo zmienią, to ich środowisko, a zwłaszcza ta najbliższa rodzina, też dobrze, gdyby oni otworzyli oczy na niektóre problemy. Jestem zmieszana teraz, bo mama ogólnie przeczytała ten list i powiedziała mi 3 razy, że mnie kocha. Tak cicho, cicho, ledwo jej to przez gardło przeszło, ale powiedziała mi to. I powiedziała mi 2 razy, że będzie już lepiej. A o czym tak myślisz? Zastanawiam się, kto mógłby do mnie przyjechać. To się przekonaj. A jednak, bo Luba mówiła, że jej mama była wręcz przekonana, że jej mama nie przyjedzie. Jednak. Ach, wzruszający jest ten odcinek trochę. Nie wiem, co tutaj się dzieje, ale rzadko się zdarza, że jakieś programy telewizyjne mnie wzruszają, a tutaj po prostu aż mi łzy trochę napływają do oczu. No myśleć się tylko mogę, jak trudny emocjonalnie musiał to być odcinek dla uczestniczek oraz ich rodzin. Ja Ciebie lubię, ciluję i zawsze sumuję. Twoja kochana docia. Fajnie chyba jest tu, co? No spoko, ale bardzo męcząco. Bardzo, nie? Wiem, że jest tak, że... Ale stara się Natalka, bo powiedz mi, że naprawdę możesz coś z tego wynieść. No nie, no ogólnie jest spoko, nie? Mhm. No było sobie jakieś spiny, coś tam wiadomo, tyle lasek no, jest. No jasne. Już wie. A na mnie pokazują aż tak dużo spin. No, a może chodziło o tę sytuację z musicalu, z opery?
Nie, Boże, z tańca, przepraszam. Co dziewczyny nie doceniły jednej ze zwyciężczyń. Nie wiem, ile dram tutaj wycinają z tego programu, ale jak na sytuację, że dziewczyny były takimi, oczywiście w cudzysłowie, trudnymi osobami, które potencjalnie mogą sprawiać więcej problemów, to wydaje mi się, że naprawdę jest nieźle. Że mam wrażenie, że w Top Model bardziej tam generują jakieś dramy. Oczywiście ustawione dramy, znaczy wyreżyserowane przez produkcję, jakby wiecie, montażowo. Natomiast tutaj jest o wiele spokojniej. Siostra by się przydała, ona się na takim czymś zna, ona się tak bawi w tym. Jezus, ja się czuję w tym nieswojo. Jak ja bym chciała zrobić warsztaty z dekorowania stołu, to jest coś, z czym sobie słabo radzę, a niesamowicie doceniam, kiedy jest pięknie przygotowany stół, czy jakaś wystawa, czy ładnie ułożone rzeczy na półkach. To są czasami takie drobne rzeczy, które sprawiają, że aż po prostu jest takie, ale pięknie. No, ja jednak jestem w stanie na przykład dużo pracy włożyć w przygotowanie czegoś, oddać z siebie dużo, wydać dużo pieniędzy, dużo godzin i wysiłku włożyć w przygotowanie czegoś, ale takie kwestie estetyczne to jest moja pięta achillesowa. Achillesowa czy pięta? Pięta achillesa to jest. Witamy, zapraszamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że mogę Państwa powitać ponownie. Dziewczyny przygotowały... Przepraszam, Małgosiu, weszłam Ci w zdanie, ale chciałam złapać w kadrze Panią Irenkę. Pani Irenka przepięknie wygląda. Podoba mi się taka trochę bardziej odkryta sukienka. Zaskoczyła mnie tutaj. Przygotowały dla Was kolację. Każda z rodzin ma swój stolik i będziecie mieli tą okazję, żeby móc z nimi na spokojnie porozmawiać. To są też takie momenty, w którym dziewczynom jest bardzo potrzebne dużo ciepła, bo naprawdę czekały na Was z bijącymi serduszkami. Muszę powiedzieć, że i tak tworzymy już tutaj w Rozalinie taką rodzinę projektu Lady. To miło nam powitać najbliższych naszych wspaniałych pań. I także życzę przemiłej zabawy. Ale mnie ten program zaskakuje, no niesamowite. Super, że tutaj jeszcze mentorka Tatiana powiedziała właśnie, że dla dziewczyn to jest takie bardzo ważne wydarzenie, że tak wprowadziła. Jeju, ale to jest przeskok, jak mi się o wiele przyjemniej komentuje te odcinki niż Top Model. Naprawdę, naprawdę postaram się tego już więcej nie rzucać. Takich chociaż w sumie pewnie i tak będę rzucać takie porównanie, ale to jest niebo a ziemia w podejściu do uczestników. Za 2 minuty zaczynamy już wydawać przystawki. Proszę, żeby mięsa trafiły już do pieca. Jeżeli wrócicie już z przystawkami, to będziecie mieć zagrzane już mięso. Ziemniak. Bardzo jest mi przykro. O, ja lubię zjarane ziemniaki. Im bardziej chrupiące, tym lepiej. Znaczy wiadomo, że nie takie zjarane aż na węgiel. Wiadomo, wiadomo. Ale ja wolę za bardzo dopieczone ziemniaki niż mniej dopieczone. O, masakra. Weźcie serwetkę na kolano. Można już jeść, nie? Nie, jeszcze musisz czekać na mnie, na gospodarza. O matko. Ale to można było powiedzieć trochę milej. Jak ja bym była gościem zaproszonym, to jakbym tak usłyszała, nie masz jeszcze na mnie czekać. To wolałabym, żeby to troszeczkę milej zabrzmiało. Co wy na ten temat sądzicie? Że to spoko, że tutaj dziewczyny podają to jedzenie, bo jak jest już taka sytuacja, że rodzina przyjechała, to chyba fajniej by było, jakby ktoś inny podał to jedzenie. Chociaż z drugiej strony one miały się tutaj wykazać. No. I też jedzenie będzie stygło, jak będą musiały wszystkim rozdać jedzenie, a tutaj rodzinka jeszcze będzie musiała czekać na nie, aż usiądą przy stole. Mogę samym widelcem. Widelce pierwsze z zewnątrz, żółka. Z zewnątrz. I jak jemy, to proszę nie stukać, bo to nie jest kulturalne. Robi sobie chlebek. Dama nie robi sobie kanapki. No właśnie, to chyba było w projekcie Lady, że dama nie robi sobie kanapki. Ja uwielbiam kanapki. Ale teraz ja mogę powiedzieć, że jem jak dama, dlatego że ja muszę odrywać chlebek. Nie mogę odgryzać, bo mam aparat na zęby i moje przednie zęby jeszcze są... Dużo ludzi nazywa to, że to są takie miękkie zęby, że one się przesuwały i ja... znowu wolnęłam w mikrofon. Ja nie mogę odrywać do końca, odgryzać nic tymi przednimi zębami, więc ja z tego względu stałam się damą, moi drodzy, bo muszę mieć takie małe kawałeczki, żeby móc sobie po prostu cały kawałek do buzi włożyć, inaczej jest mi trochę trudniej jeść. Agata, normalnie sos to bombowy. Kurczak bomba, też. Nie?
Nareszcie pochwały w stronę dziewczyn. Bardzo fajnie. Mam nadzieję, że to nie jest coś, co pojawia się tylko w projekcie Lady, tylko mam nadzieję, że to jest coś nowego, co te rodziny będą praktykowały już później, na dłuższą metę. Do końca. Dostałam kopniaka, czytając jej list. Zrozumiałam dużo, że też popełniłam błędy. Będę starała się to wszystko nadrobić. Mam nadzieję, że obydwie damy radę. Brawo, brawo. Moje powiedziała, bo ja powiedziała, że jak przeczytała list, to się rozpłakała i że wszystko się zmieni. Moja mama też powiedziała. I powiedziała 3 razy, że mnie kocha. Ten dzień wart był wszystkich słów na świecie. Ale tylko 2 słowa warte były tego dnia. Usłyszała je każda z dziewcząt i zachowała jak najcenniejszy skarb. Świetny odcinek, z odcinka na odcinek to mam wrażenie, że jest coraz lepiej. I mam wrażenie takie, że dziewczyny tak dużo od siebie dają. I teraz też zaczęłam się zastanawiać nad tym, kto odpadnie z tego odcinka. Już mi część z Was pisała w komentarzach po poprzednim odcinkiem, że ty to najchętniej byś chciała, żeby nikt nie odpadał. No chyba tak. Coś w tym chyba rzeczywiście jest. W tym odcinku z kolei 3 dziewczyny były trochę mniej pokazywane i najmniej była pokazywana, przepraszam, nie pamiętam jej imienia, ale dziewczyna, która doszła do projektu Lady później. Prawie w ogóle nie było scenek z jej udziałem, prawie w ogóle nie pokazali jej spotkania z rodzicami, więc gdybym miała oceniać teraz po obejrzeniu odcinka, to na podstawie montażu przypuszczałabym, ona się nie nazywała Alicja? Chyba to była Alicja, więc przypuszczam, że ona odpadnie z tego odcinka, jeżeli w ogóle kogokolwiek odeślą. Dla większości dziewczyn, z tego co widzieliśmy, ten odcinek był tak trudny emocjonalnie, że wydaje mi się, że nie na miejscu byłoby odsyłać kogokolwiek. I jak zawsze jestem ciekawa, czy Wy uważacie, że mimo wszystko jest to program telewizyjny, więc nawet pomimo tak trudnych emocjonalnie sytuacji powinno się kogoś odesłać, czy jednak lepiej zrobić tutaj odstępstwo od reguły. To był tydzień pięknych spotkań i wielkich wzruszeń. I decyzja mentorek w takim momencie jest niezwykle trudna. I wiem, że podjęły słuszną decyzję. Dzisiaj pałacu nie opuści żadna z Was. Nie wiem nawet, co powiedzieć. Brawo dla tego programu, brawo dla mentorek i brawo za tak świetne podejście do uczestniczek. Wow! Bardzo Wam dziękujemy. To była ogromna przyjemność patrzeć na to, jak radzicie sobie ze swoimi emocjami. Oby tak dalej. Teraz czeka Was zasłużony wypoczynek. Dziękuję. Nie dość, że nikt nie jedzie do domu, to jeszcze jakąś niespodziankę, jakąś przyjemność przygotowali dla nich. No nareszcie program telewizyjny, który miał dobrą oglądalność i który traktuje uczestników z szacunkiem, bo to jest słowo klucz, szacunek. Będziemy miały zajęcia o strachu. Niektóre z tych pudełek żyją. Do każdego z nich musisz włożyć ręce, znaleźć to, co jest w środku. Wow, co w następnym odcinku będzie się działo? Nie wiem, czy dobrze, czy źle się będzie działo, bo jakieś hardkorowe zadanie tam dali, między innymi z kurczakiem nieżywym. Gdyby mi kazali włożyć rękę do takiego pudełka i dotknęłabym mięsa, no to nie byłabym zadowolona, ale być może to zadanie będzie lepsze niż mi się wydaje. Natomiast dzisiejszy odcinek był rewelacyjny. Nie mam w ogóle do czego się przyczepić, zresztą po co miałabym się czepiać na siłę. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy coś mi się nie podoba, to będę to mówić, ale tutaj no po prostu rewelacja. Bardzo dużo szacunku mam zarówno do uczestniczek, jak i dla ich rodziców. I dla mentorek. I w ogóle niesamowity był montaż też tego odcinka. Tak jak Top Model teraz się chwaliło, że taki mają niesamowity montaż i ich montaż się opiera na tym, że wklejają jakieś emotki, które wyskakują po prostu jak z jakiegoś serialu dla nastolatków, z jakiejś szkoły życia, czy nie wiem, innego jakiegoś serialu paradokumentalnego. Tak tutaj realnie, kiedy dziewczyny siedziały rozmawiając, przepraszam, nie rozmawiając, kiedy siedziały w ciszy ze swoimi rodzicami, czy z kimś, kto był dla nich bliski i w międzyczasie jeszcze był ten montaż, jak mama, czy tata, czy ktokolwiek inny z rodziny czyta list, to mi po prostu aż łzy napływały do oczu. To naprawdę, jakby ja poczułam te emocje. Wiadomo, że to jest tylko jakiś ułamek tych emocji, z jakimi radziły sobie dziewczyny, ale mam też takie wrażenie, że ten dzisiejszy odcinek mógł być takim
impulsem do działania dla innych osób, które to oglądają i które mierzą się z takimi problemami rodzinnymi. Nawet w rodzinach, których nie ma zbyt wielu sprzeczek, czy wszystko układa się tak, że możecie liczyć na siebie nawzajem, może być tak, że jednak jest wiele rzeczy niewypowiedzianych, że jest to takie niedorozwinięcie emocjonalne w komunikacji. I to jest duży problem, dlatego że jeżeli my czujemy, że emocjonalnie coś jest nie tak, to nawet jeżeli pozornie wszystko jest okej, to jednak coś nam siedzi, coś nam leży, jakby wiecie, ciśnie, więc dobrze jest o takich rzeczach rozmawiać, chociaż wiem, że nie jest łatwo. No to świetny odcinek, wielkie dzięki za to, że byliście tutaj ze mną i do zobaczenia w kolejny poniedziałek. Dzięki, wielkie buziaczki i bye bye! To co, to chyba zrobię tytuł, że wzruszyłam się, bo naprawdę się wzruszyłam. Jakiś tam clickbaitik musi być, więc muszę przerysować te moje emocje, ale jeżeli chodzi o tytuły, to staram się tutaj nie kłamać. No dobrze, to chyba mamy to. Ciekawa jestem, ile mi teraz wyjdzie z tego odcinka, bo mam surowego materiału. Godzinę 50. Jak kiedyś dobiję do 2 godzin, jeśli chodzi o długość odcinków, to... No to nie wiem, to po prostu tak będzie chyba. Co będzie, jeżeli dobiję do dwugodzinnych odcinków? Dajcie znać, co wy na ten temat sądzicie. Pa!